Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że do tego tytoniu angielskiego dali takie... Taki paj. Takie fajki śmieszne. Zobaczcie! Zobaczcie! Audio sobie przywiozłem. Jest wzmacniacz. Są głośniczki. Uwierzcie! Tylko siary tutaj brakuje. A nie! Nie brakuje! Bo on się właśnie tutaj zbliża. Tak. Jedzie siara do pana Miszy. Idziemy go przywitać. Jak przystało na kolegów. Yok o mi? Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok o mi? Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Armanım baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Plaka 01 korkumuz dinle. Yazmak için yine yuttun bence. Ben yazınca mı gol neşemiz yerinde. Siz ayrı tripte bense düşüşte. Halüs görüyorum ben bu sahnede. Paket paket sigara bitti kahvede. Byliśmy na spacerku. Kasztana kupić. Teraz czas na relaks. I Ziara, ty mówiłeś, że masz te. Masz od wujka z tego, z Anglii jakiś tytoń. No mam angielski tytoń. Angielski tytoń? Zapalimy tego papierosa? Co bierzemy? Siusi. Siusi bierzemy. Siusi? Siusi. Mieliśmy po płytki jechać. Później. Dobre te sushi. Polecamy. Jadłeś kiedyś truskawki w sezamie? Nie. Spróbuj.
Jak? Dobra. Taki dobry truskawkowy smak. No, dobry jest. Ika sushi Ciechanów. Polecasz? Polecam. Polecamy. Rewelacja. Tesla się pasie, ale jeszcze musi chwilę się napaść, a my idziemy zobaczyć zamek. Jesteśmy w sklepie. Możesz tak nie przyspieszać? A we... O, ku! Byliśmy w sklepie, kupiliśmy jedną płytkę. Akurat pan miał rozpakowaną paczkę, w sumie nam tak tutaj. Pan miał paczkę rozpakowaną i nam dał tą płyteczkę, więc można powiedzieć, że nie kupiliśmy płytki. Dotniemy ją, ułożymy i już będzie zakończona podłoga. Ja jako fan motoryzacji muszę przyznać, że naprawdę dwa przepiękne auta. Biorę, no. Biorę. I to płytkę daj. Otworzysz? Tak. Nie, bo ja mam ze sobą otwierać. Tak. I już otwarte. Nie widzę. Ale to w Photoshopie potem, że będzie otwarte. Aha. Już tak umiał tą płytkę uciąć, jak ty otwierasz te piwa. Zapalimy tego angielskiego papierosa i utniemy płytkę. Zobaczysz. Dobra. No. Ta pęknie najprawdopodobniej dobrze. No to dobrze, bo to jest mój ostatni ten. Ja muszę to wykorzystać, tak? No, ale to ci wystarczy, jak to odwalimy? Tak, bo tak. To jeszcze musimy skrócić o następne jakiś centymetr, ten półtora. Ale to może najpierw to odwal, żeby było pewniejsze. Mówię, nie będę leciał do sklepu zaraz po płytkę. No dobra. Czy od razu chcesz przeciąć? Nie, najpierw odwalimy to, a dobra. Potem tamto, tak? Dobra, no. Tylko ja mówię, no ja to ciąłem długopisem i lepiej to wychodzi, tą maszynką nie umiem kroić, bo boję się, że pęknie. Czekaj, bo to jest... To weź to od razu strzel, odłam to od razu. No. Odłam to po prostu bez krojenia, bo to ja to zaznaczyłem, żeby to ten. I to będzie. I to pójdzie dobrze. Tylko mówię, to jest moja ostatnia płytka, nie? Dobra, dobra. Znasz się na tym? Tak. To widać przecież. Musisz mocniej chyba nacisnąć. No się nie da. To przejedź tym nożem. Poczekaj, zrównamy. To obok już przejdź, wyrównaj na tą. Tak? No. Sorry, siara, ale naprawdę to była moja ostatnia płytka, co nie? No, nie, chciałbym, ale po prostu nie mogę. No taki mam charakter. Na razie, cześć. Zamkniesz swoje? Po co? No żebyś też poczuł moc tego angielskiego tytoniu.